25 marca, w zeszły poniedziałek, na profilu facebookowym kandydata Komitetu Nowa Druga Czas Grudziądza, Romana Sarnowskiego, ukazał się filmik, w którym zawarte były nieprawdziwe informacje o mojej rzekomej odpowiedzialności za wzrost kosztów ogrzewania i horrendalne ceny ciepła systemowego w Grudziądzu. Niezwłocznie podjąłem interwencję w tej sprawie i złożyłem wniosek do Sądu Okręgowego w Toruniu o sprawę w trybie wyborczym, aby wyprostować te nieprawdziwe informacje. Niestety zachowanie tutaj kandydata było godne pożałowania. W takim, w mojej ocenie, bezczelny i arogancki sposób oczerniał mnie, dyskredytował i stawiał w negatywnym świetle, no, po to, żeby uzyskać lepszy wynik wyborczy. Te informacje zawarte w filmiku były nieprawdziwe i niezgodne z prawdą i stanem faktycznym. W mojej ocenie takie zachowanie jest, takie bezczelne i aroganckie zachowanie, ten styl wypowiedzi jest niegodny byłego żołnierza Wojska Polskiego, członka Rady Parafialnej, takiego gorliwego katolika, no i nie daj Boże przyszłego radnego. Oprócz tego filmiku, o tych informacji w tym filmiku zawartych o tej mojej rzekomej odpowiedzialności za te ceny, padły również słowa takie niecenzuralne, rynsztokowe wręcz, o tym, że ja niby pałowałem rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz grzałem Dubsko. No, te słowa są naprawdę, że ciężko je nawet skomentować. 28 marca odbyła się rozprawa sądowa w Sądzie Okręgowym w Toruniu, podczas której doszło do ugody. Pan Roman Sarnowski przyznał się do szerzenia tych nieprawdziwych informacji i zobowiązał się ugodą sądową do zaniechania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, wydania sprostowania i opublikowania oświadczenia na swoim Facebooku oraz przeproszenia mnie w formie własnoręcznie podpisanego oświadczenia. I ja mam tutaj ze sobą tutaj te dokumenty. Mam podpisane przez pana Romana Sarnowskiego, kandydata Komitetu Nowa Droga Czas Grudziądza, przeprosiny. Tutaj przeczytam. Przepraszam pana Jakuba Kopkowskiego za to, że w kampanii wyborczej przed wyborami do Rady Miejskiej Grudziądza w 2024 roku rozpowszechniałem nieprawdziwe informacje o rzekomej odpowiedzialności za wzrost cen za energię cieplną i horrendalne ceny ciepła systemowego dla mieszkańców Grudziądza. I podpisał to kandydat Roman Sarnowski. Również na koncie facebookowym pana Sarnowskiego zostało opublikowane oświadczenie, które też zobowiązało się ugodą sądową. Na tym oświadczeniu czytamy, że w ramach ugody zawartej przed Sądem Okręgowym w Toruniu w dniu 28 marca 2024 roku ja, Roman Sarnowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Grudziądz Semper Fidelis, jako kandydat do Rady Miejskiej Grudziądza z ramienia KWW Nowa Droga Czas Grudziądza, oświadczam, że rozpowszechnione przeze mnie informacje o odpowiedzialności Jakuba Kopkowskiego za wzrost cen za energię cieplną i horrendalne ceny ciepła systemowego dla mieszkańców Grudziądza są nieprawdziwe. Ja również chciałbym tutaj zaznaczyć, że w trakcie tego postępowania sądowego no pan Roman Sarnowski wykazał się elementarnym brakiem wiedzy na temat zarządzania i działalnością miejskich spółek. Ja inwestowałem w siebie przez wiele lat, kończyłem studia, uzyskując nowe kompetencje, kwalifikacje, posiadając nie tylko tytuł licencjata i magistra, kończyłem również studia podyplomowe, m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, zarządzania zasobami ludzkimi i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, tak aby tą wiedzę wykorzystać właśnie dla pracy w samorządzie. Mam nadzieję, że tutaj pan Roman Sarnowski po tej, że tak powiem, akcji sądowej będzie teraz już rozważnie umieszczał swoje filmiki w internecie, będzie cedził każde słowo, bo niestety wolność słowa nie może być swobodą wypowiedzi bez jakichś konsekwencji. I cieszę się, że sprawiedliwości stało się zadość i pan Roman Sarnowski musiał mnie tutaj publicznie przeprosić. Dziękuję. Na czym polegała ugoda?
że pan Roman Sarnowski właśnie zobowiązał się do tych trzech rzeczy, czyli zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, wydanie sprostowania i opublikowanie oświadczenia na swoim Facebooku oraz przeprosiny w formie wydrukowanego i ręcznie podpisanego oświadczenia. Ja podczas tego wniosku jeszcze wystąpiłem, bo to są te trzy żądania, o które ja wnioskowałem. Czwartym moim żądaniem było wpłata pewnej kwoty pieniędzy na cel charytatywny, na jedną z grudziąckich stowarzyszeń dla osób niepełnosprawnych. No z tego, tak powiem, musiałem zrezygnować, bo jakby dwie strony się dogadają. Ja zaakceptowałem tą kwestię i pan Roman Sarnowski też zaakceptował. I to wyczerpało już te postępowanie, bo gdybym ja nie zgodził się na treść ugody, gdyby prawdopodobnie też było po mojej stronie, tak, sąd by przyznał mi rację, no pan Roman Sarnowski by mógł odwołać się do sądu wyższej instancji już do Gdańska i ten proces mógłby trwać jeszcze do końca tego tygodnia. A jak skomentujesz słowa Romana Sarnowskiego, który przyznaje, że powiedział tam o słowo, czy dwa słowa za dużo i dlatego opublikował te przeprosiny, a jednocześnie mówi, że dziwi się, że członek Rady Nadzorczej spółki nie ma wpływu na to, jakie ta spółka przekazuje taryfy, na przykład za ciepło i w takim razie po co jest Rada Nadzorcza? No właśnie, tutaj jak zaznaczyłem, że pan Roman Sarnowski pokazał elementarny brak wiedzy na temat funkcjonowania spółek prawa handlowego. Wystarczy zapoznać się z dokumentem, z kodeksem spółek handlowych i tam jest konkretnie napisane, za co odpowiada zarząd spółki, za co odpowiada rada nadzorcza. I też dokładnie wiadomo w Grudziądzu, jaka spółka czym się zajmuje. W Grudziądzu za cenę, za energię cieplną, za produkcję odpowiada spółka OPEC Grudziądz, ale cenę ustala Urząd Regulacji Energetyki. Nie tutaj członek Rady Nadzorczej jakiejś spółki ciepłowniczej. No ja mam pytanie, bo przedstawiłeś tutaj listę swojego wykształcenia, jeżeli chodzi o możliwość zasiadania w Radzie Nadzorczej. Wiem, że twoja kariera w spółce miejskiej rozpoczęła się w 2019 roku. Wtedy nie miałeś takiego wykształcenia. Jak to się stało, że w ogóle byłeś tam w tej Radzie Nadzorczej? Wtedy tak, od czerwca bodajże 2019 roku. Wtedy byłem w trakcie nabywania tych kompetencji. No ale będąc w trakcie, to się ich nie ma, więc de facto nie spełniałeś warunków. Czy spełniałem to załatwił, czy nie czekł? Spełniałem jak najbardziej. Ja wtedy byłem członkiem spółki OPEC INECO i zgodnie z obowiązującymi przepisami mogłem pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej spółki OPEC INECO. Dzień dobry Państwu, Roman Sarnowski, kandydat na radnego, Nowa Droga, czas Grudziądza, okręg pierwszy, lista numer 10, pozycja czwarta. No nie jest tajemnicą to, co się wydarzyło, tak jak mówię, głowa do góry, karawana jedzie dalej. Nie myli się ten, kto nic nie robi. Ja robię bardzo dużo, niestety, tak jak Państwo widzą, niektóre te filmiki na żywo są kręcone. Nie mam promptera, nie mam żadnych, że tak powiem, wsparcia. Nieraz to, co po prostu w tym potoku zdań o jedno słowo za dużo. No i tak się stało, że o jedno słowo za dużo padło. Nie spodziewałem się tego, ale no niestety w czwartek o 8.50 informacja, że w trybie wyborczym zostałem pozwany przez pana Jakuba Kopkowskiego. Przyjąłem to, kurier do mnie dojechał, doręczenie otrzymałem. Nie ukryłem się za żadnym nieodbieraniem telefonów czy jakieś tam unikanie kuriera. Mężnie stawiłem czoła temu zdarzeniu, które miało miejsce. Nie zdążyłem wziąć adwokata, musiałem bronić się sam. I tyle. No, jak sąd doprowadził do ugody, została zawarta ugoda. Jak sama nazwa wskazuje, to jest ugoda. To nie jest tak tutaj, gdzieś tam ktoś próbuje to ugrać, że coś przegrałem, że mi coś udowodniono. Rzeczywiście powiedziałem może o jedno słowo za dużo. Powiem tak, to nie pierwszy raz, kiedy musiałem stawić czoła tutaj w obecnej kadencji Rady Miasta przeciwko tym różnym dywagacjom i kierowanym pod moim adresem oskarżeniom.
To już była bodajże trzecia albo czwarta sprawa. Wcześniej pan Maciek Burczyk próbował mnie radny skazać, wytoczył mi proces. Potem pan Napolski, radny z Platformy Obywatelskiej czy z Koalicji Obywatelskiej, też próbował mnie oskarżyć o rzeczy, których nie popełniłem. W jednym jeden proces uniewinniony z zarzutów u pana Burczyka, drugi proces w ogóle się nie rozpoczął, bo sąd nie doszukał się podstaw wszczęcia postępowania. No a teraz doprowadziłem do ugody, co mój mecenas, z którym rozmawiałem, twierdzi, że to jest duży sukces, doprowadzenie do ugody i to ktoś musi z czegoś rezygnować. Ja z pewnych rzeczy przeprosiłem pana Jakuba Kopkowskiego, członka Rady Nadzorczej OPEC-u Termo. Co znamienne, co można jeszcze dodać, to to, że dowiedziałem się teraz, że tak naprawdę i właściwie wszyscy państwo, że radni, ci członkowie rad nadzorczych to reprezentują, tak jak tam na rozprawie zostało powiedziane, że reprezentują interes spółki. I to mnie zastanawia, jak w przyszłości pan Jakub Kopkowski chce pogodzić udział w Radzie Nadzorczej z mandatem radnego, gdzie ma reprezentować mieszkańców, to trzeba jakiś kompromis znaleźć. Co znamienne, wykonałem wszystkie te zalecenia z ugody, które wynikały. To też państwu muszę o tym powiedzieć, bo na pewno to na konferencji mogło nie wybrzmieć. Napisałem odręcznie, napisane tak jak było zażądane, żeby było odręcznie, własnoręcznie sporządziłem przeprosiny, których pan Jakub Kopkowski nie przyjął w tej formie, uważając je za nieczytelne. No ja to pokazywałem różnym osobom, odczytały. Tutaj w wymiarze 10x5 to sprostowanie, które ukazało się na portalu społecznościowym Facebook. Też ciekawostka, czcionka, wszystko dookreślone. Niedookreślony był czas tej ekspozycji, tego potem jakieś SMS-y, jakieś próby, że coś nie jest upublicznione. Wszystko to, co miałem zrobić, zrobiłem, bo staję do walki z otwartą przyłbicą, nie chowam się i taka jest prawda. W tym otwartym mieście musicie być państwo przygotowani, że nawet jakieś, i to też apeluję, żeby na portalach społecznościowych uważać, co się wypisuje pod postami niektórych tych osób, bo potem może dojść do jakichś postępowań, czy to w sprawach cywilnych, czy nawet karnych, tak już parę razy próbowano mnie dopaść. Teraz doszło do ugody, cieszę się, wszystkie postanowienia ugody zrealizowałem. Jedyne, o co mogę apelować, to o to, żeby zawierzyć mi. To nie jest żadne odium, które by mogło sprawić, że będę inaczej się zachowywał. Nie będę robił to samo, będę może bardziej ważył słowa i zanim coś opublikuję na żywo, to najpierw to 10 razy przejrzę, żeby ktoś tam nie mógł się czepiać. Najważniejsze też, co mi się udało osiągnąć tym, że w przestrzeni miasta wybrzmi to dobitnie, że pan Jakub Kopkowski, pomimo tego, że jest i altruistą, i społecznikiem wielkim, to jest też członkiem Rady Nadzorczej spółki OPEC Termo. To też jest bardzo ważne, o czym czasami w tej kampanii może ludzie zapominają. Dzięki tej sprawie ujrzy to światło dzienne. I to tyle, co mam do powiedzenia. Dziękuję za uwagę.